smakkujaw.pl, sałatka z tuńczykiem w sosie miodowo-koperkowym. Przyrządzę dzisiaj pyszną wiosenną sałatkę, której jednym z głównych składników będzie tuńczyk. Ja bardzo często przyrządzam sałatki, ponieważ one są lekkostrawne, zdrowe i pyszne. Tajemnicą sałatki, oprócz oczywiście dobrej jakości składników, jest sos. Często eksperymentuję z sosami i dzisiaj proponuję Państwu podać taką sałatkę z sosem miodowo-koperkowym. Sałatkę przyrządzimy z jednej puszki tuńczyka. Użyjemy również miks sałatowy. Mamy tu mieszankę różnych kolorowych sałat. Będziemy potrzebowali również jedną cebulkę. Mamy pokrojoną w krążki. My proponujemy cebulkę czerwoną, ponieważ ona ma taki łagodny, delikatny, słodkowy smak. Wykorzystamy również jedną puszkę groszku konserwowego. Mamy tutaj produkowane przez Bonduela. Produkty tej firmy charakteryzują się naprawdę bardzo dobrą jakością. Wykorzystamy również pół słoika oliwek czarnych. Wykorzystujemy oliwki czarne, ponieważ one są delikatne w smaku. Sos przyrządzimy z oliwy, octu balsamicznego, miodu i podstawą naszego sosu jest susz z liści kopru, produkowane przez Cykorię SA. Doprawimy nasz sos również świeżo zmielonym pieprzem i solą kujawską. Najpierw przyrządzę sos. Ważne, żeby składniki się przegryzły, a zatem do miseczki wlewam 4 łyżki wody. Sześć łyżek oliwy z oliwek. Dwie łyżki octu balsamicznego. I teraz jeszcze dwie łyżki miodu. Suszony koperek, jest to pół łyżeczki. O, odrobinę przyprawię solą i świeżo zmielonym pieprzem. Wszystko teraz przemieszam. Składniki mam już dobrze rozmieszane, ale żeby sos się zemulgował, czyli żeby połączyły się niemieszalne składniki, a zatem woda i oliwa, przeleję teraz do słoiczka nasz sos, potrząsnę kilka razy i odstawię na kilkanaście minut, żeby smaki się przegryzły. Sos przelałam do słoika, dobrze zakręcę i potrząsnę. Już jest gotowy. Teraz potrzebuję kilkanaście minut. Przerzucam sałatę do większego naczynia. Dodaję groszek. Wrzucam oliwki. I teraz tuńczyka. Mamy już tak delikatnie rozdrobniony, ale jeszcze go tak w rękach troszeczkę rozdrobnię. I na koniec cebulka. Nasza sałatka jest już prawie gotowa. Doprawimy teraz sosem. Polewamy tak w miarę równomiernie, delikatnie jeszcze przemieszamy. No, tak, żeby składniki ładnie nam się przemieszały. Naszą pyszną sałatkę mamy już gotową. Jak widzieliście, trwało to zaledwie kilkanaście minut. Taka sałatka to samo zdrowie, ponieważ jest tu i rybka,
i oliwki, i sporo zdrowej zieleniny. A zatem gorąco polecam i życzę smacznego.